Nie no, jestem cudowny, po prostu cudowny. Zapomniałem, gdzie mam iść. Szybko tutaj, szybko tutaj. Nie! Czemu wybuchł samochód? Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Teardown. I dzisiaj, słuchajcie, nie dość, że będziemy przechodzić fabułę. Mamy coś takiego na młocie, tak jakby, że to jest Nokia, tylko nie widać jej praktycznie. Pomijając to, mamy oczywiście, jak zwykle, nowe bronie. Oraz tutaj, słuchajcie, ktoś stworzył malucha 126p. Także możemy go też wykorzystać nie tylko w BeamNG, możemy go też wykorzystać, proszę bardzo, w Teardown. Jest on wytrzymały dość, bo się przebił przez dwie ściany i jeszcze funkcjonuje jakoś. Ale pomijając już tego malucha, słuchajcie, mamy nowe bronie. Mamy tutaj na przykład Ironmana. Jesteśmy Ironmanem, który, wiecie, może latać. I to serio fajnie latać. Można celować w... Patrzcie, zaznaczyło całą ścianę tutaj. I jeżeli kliknę, przytrzymam... Wow! I puszczę nagle! To wystrzeliwuje taki laser kozacki, ale super to wygląda. Jakbym wzdłuż tu walnął, o w ten sposób na przykład, to tu się wszystko zawala. Ej, dobre, to jest na przykład taki samochód, możemy kompletnie rozwalić. Ej, to jest mega satysfakcjonujące. Serio, można sobie wyobrazić, że jesteście Ironmanem, nawet można pewnie przelecieć przez ścianę. Wow! To przelatuje przez ścianę! Ale epicko! I to na jakim luzie on przelatuje przez te ściany? Można nawet chyba wzdłuż ściany przelecieć! Co jest? Oczywiście można ten HUD wyłączyć cały, ale to jest przepiękne. Serio! Oczywiście wiecie, są też bardziej mocniejsze bronie, na przykład... Słuchajcie, to jest Bob. Bob ma Lamborghini. Dlaczego ma Lamborghini? Bob, czy... No, poczekajcie. Dlaczego Bob ma Lamborghini? Ponieważ używa czegoś takiego jak Alerabat. Ja też z tego korzystam. Dlatego jestem w stanie wam w 100% to polecić. Bo na każdym sklepie, praktycznie każdym sklepie takim popularniejszym, znajdziecie rabat na coś, nie? Ja sobie statyw ostatnio kupowałem, mimo że nie dostałem żadnego sponsora. Po prostu kupowałem statyw, patrzę, statyw kosztował jakieś 60 zł mniej. Także jeżeli chcecie Lamborghini, tak jak Bob tutaj ma, proszę bardzo, to musicie... Bob, co ty? To musicie wbić na stronę alerabat.com. Możecie też pobrać wtyczkę. Wchodzimy w link w opisie, dodajemy do Chroma, gotowe. Ta wtyczka serio jest mega pomocna. I tam macie masę sklepów, macie też masę kodów na przeceny różnych rzeczy. I gdy będziemy chcieli coś kupić, to tak naprawdę wtyczka nam robi wszystko. Klikamy przetestuj kody i zaoszczędziliśmy na tym 25 zł. Tak po prostu macie 25 zł w kieszeni. Z kolei mega fajną opcją jest to, że mamy w Alerabat śledzenie cen. I jeżeli będzie promocja, to po prostu Alerabat informuje was o tym, że cena tego iPhone'a zmarła. Malała. Przechodzimy do odcinka. Coś takiego! Ja myślałem, że to dziurkę mało zrobiło! I się zacząłem zastanawiać, czy, nie wiem, trzeba coś innego kliknąć, ale tu... Co jest? Nawet grzyb się zrobił z dymu tutaj. Ale to jest piękne, jeszcze raz. Robi się taka dziurka i nagle potem... Jest wybuch po prostu. Nie no, to jest cudowne. Ej, to jest serio piękne. Jak maluchy coś takiego wytrzymają? Maluchy czegoś takiego... Aha, zginąłem. No jak się maluchy trzymają? Maluchy się nie trzymają. Słuchajcie, przejdźmy na inną mapę. Jak to rozwaliło to wszystko. Wystarczyłoby walnąć lekko ten dach, to on się zapadnie cały. Ktoś stworzył w ogóle psa z Half-Life, ale to ładnie wygląda. Będzie za nami łazić po prostu. A tam są jeszcze większe psy. Chodź tu, do nogi. Co to jest w ogóle? To jest woda? Czemu tu jest woda? Czy jeżeli go wrzucę do wody, to on się zepsuje? O nie! Przepraszam cię, to był taki smutny dźwięk. Co jest? No, pies nie żyje. A te, słuchajcie, się... Nie ruszają w żaden sposób, także one już od samego początku nie żyły. Ale można,
jeszcze być robotem, czyli można do niego wejść, można strzelać tym robotem. Ale pizko, jak to działa na samochody? Ej, ale to szybko niszczy, a da się coś innego? Co jest? Jakie to jest potężne! I to są zombiaki chyba. Czy one mnie zaatakują? One mnie zaatakują! Co się z tym teardown dzieje? Coraz więcej rzeczy w tej grze jest. A ten co robi? Na głowie tańczy. Co jest? I ogólnie tak jak kiedyś próbowałem zawalić tą willę. Nie wiem, kto pamięta, ten pisze, bo ta willa jest tak stara już, ale tak ładna nadal. Ona serio jest dziełem sztuki, ta willa. Ale dzisiaj, słuchajcie, możemy dzięki nowemu przedmiotowi, czyli temu, zawalić ją dosłownie za jednym strzałem. Bez żadnego pośpiechu, po prostu można sobie bomby postawić i strzelić pistoletem i wszystko na raz powinno wybuchnąć. Razem z moim komputerem zapewne, ale tym się nie przejmujemy, tak? Dobra, to wszystko powinno być już zaminowane. O, jeszcze tutaj, proszę bardzo. Nie! Wszedłem w to! Nie! Nie! Proszę, zresp się! Daj mi popatrzeć na to! Szybko! Dlaczego wszedłem w tą bombę głupią? Cudownie! Co prawda się nie zawaliło, więc będziemy mogli jeszcze to zobaczyć. Co tu się stało? Ej, tu się wszystko zawaliło tak naprawdę. Jedyne, co się nie zawaliło, to to, co spowodowało, że to nie pękło tutaj wszystko. Tego możemy się pozbyć w ten sposób. A tego, proszę bardzo, w ten sposób. Czemu to się zawala? Ja chcę to, żeby się zawaliło. I proszę bardzo, cała willa. Czemu nie leci? Leć! Spadnij! Spadnij, dobrze! Cała willa, słuchajcie, się zawaliła. To nie było jakieś super satysfakcjonujące. Przepraszam bardzo, że waliłem się w minę. A piszcie mi w ogóle, co was teardown najbardziej zachwyca. Co chcielibyście zobaczyć, żebym robił, czy mam robić po prostu po swojemu? Raz to, raz to, raz jakieś dziwne inne pomysły. Dajcie znać w komentarzach, zostawcie oczywiście lajka i subika, jeżeli chcecie więcej teardown. Przechodzimy do jeszcze jednej rzeczy. Zastanawiam mnie ogólnie, bo tu są tornada, nie? I zastanawiam się, co jakbym postawił tornado na tornadzie? Czy coś by się z tym tornadem stało, czy stanie się dziwna, niespotykana rzecz, czy... Nawet speeda się to teraz ustawi. Dobra, bierzemy na maksa. Stręża zostawiamy takiego 5. Słuchajcie, wysokość taką, szerokość taką. Zobaczmy, co tornado zrobi dla tornada. Tylko niech się zrespi jeszcze raz te tornado. Okej, okay. Stawiamy drugie tornado na tornadzie, tylko to jest znacznie większe i znacznie bardziej przyciąga rzeczy. Zobaczcie, co się dzieje. Dwa tornado ze sobą współpracują. No i rozwalają całe domy. Nie pomyślałem o tym trochę. Będzie źle w sumie. Ej, będzie serio źle. Co jest? Tu wszystko wciąga. Kiedy te tornado się skończy? Poczekajcie, ja muszę je zatrzymać chyba. Okej, stój, przestań. Jezu, ile rzeczy! Co jest? Tu się wszystko zawaliło. Także jakby ktoś pytał, tornado na tornadzie praktycznie nic nie robi. Robi tylko większe szkody, to wiadomo. A co jakbym na tym moście postawił? Bo ten most się rusza, co nie? Bo tutaj można sobie kliknąć przycisk, żeby most zjechał. A co jakby tu było tornado? I czy one spowoduje, że ten most się wyrwie? Ej, ten most się nie wyrywa. A co jakbym zwiększył stręcza na maksa? I teraz to zrobił! Ze wszystkich stron przyleciały jakieś rzeczy dziwne! Ale most się, słuchajcie, trzyma! Mimo, że ja go mogę ruszać tym physic gunem, no... No teraz się nie rusza, ale wiadomo, o co chodzi! Co jest? Ile rzeczy leci? Ale chcieliście, żebym wyłączył mody, jeżeli chodzi o tryb fabularny, także proszę bardzo, klikam to, modów. Już dosłownie żadnych nie ma. Tylko shotgun niby działa. Zobaczmy, czy shotgun jest zmodowany. Bo nie powinien, szczerze. No, dobra. Może zostać. W sumie. Nie wiem jak wam, ale mi to nie przeszkadza. Co jest? On się przebił przez tą ścianę?
przez tą ścianę, przez tą ścianę i jeszcze tutaj przez sufit. Także no, shotgun jest mocny, jakby nie patrzeć. Dobra, mamy tutaj jedną rzecz. Ja już nie będę używać tego shotguna. Mamy tu rzecz, tutaj jest. Mamy tu rzecz, mamy tu rzecz i tu rzecz. Dlatego musimy zacząć od tej strony, przejść tędy, zebrać wszystko i wrócić do samochodu jakoś. Nie wiem, czemu po załadowaniu świata błędy mi się wyświetlają, ale nieważne, słuchajcie, mamy przygotowaną całkowicie mapę. Czy to jest w środku? Czy to da się... Przecież cały kontener można przesunąć po prostu. Okej, to mi się podoba. Takie misje są super. Nie! Nie! Nie są super! No! Cudownie! Zaczęło się. Jeszcze raz. Dobra, wszystko jest gotowe. Uwaga, zaczynamy misję. Tu wsiadamy do samochodu. Jedziemy jak najszybciej się da. Wysiadamy z samochodu. Szybko, wchodzimy tutaj pod górę. Okej, okej, gdzie teraz? Zapomniałem, nie, dlaczego zapomniałem? Nie no, jestem cudowny. Po prostu cudowny. Zapomniałem, gdzie mam iść. Super, zostało 20 sekund tylko. 13 sekund, ej. To jest możliwe. To jest możliwe. To jest możliwe. To jest... Moż... Proszę! Proszę! Udało się! No wejdź! Wejdź! Halo? Co? Nie! Przecież nie mogłem wejść do tego samochodu. Co jest? Jeszcze raz. Dobra, widzowie, wszystko już pamiętam. Będę pamiętać. Uwaga! Zaczynamy! Jak najszybciej! To oczywiście samochód znowu... Wybuchnie, ale to nie jest ważne. Lecimy jak najszybciej. Teraz się uda, musi się udać. Miałem tędy wejść, a ja wchodziłem gdzie indziej w ogóle. Okej, dobra, ale mamy dużo czasu. Przecież to jest taka masa czasu, że ja to z palcem, z jednym palcem to zrobię. Proszę bardzo, zobaczcie. To jest banalne. To jest po prostu banalne, mamy jeszcze 25 sekund. A uwaga, zrobiliśmy to całe. Czego mi brakuje? Tutaj? Co? Jest jeszcze jedna rzecz. Dlatego nie mogłem wejść. No, super. Fajnie, da się jakoś zniszczyć ten helikopter może? Nie, no nie. Nie. Idź sobie. Przepraszam bardzo. Kto postawił tutaj tak znikąd ostatnią rzecz? Przecież ja muszę mieć jakiś Lamborghini, żeby tam dojechać na czas. Co tu się dzieje? Muszę znaleźć jakiś szybki, mega szybki samochód. A ja już sobie pomyślałem, kurde, łatwe te misje w tym teardown się stały, ale nie, oczywiście. Ostatni punkt musi być w ogóle gdzie indziej. Dobra, czyli zaczynamy od tego, biegniemy jak najszybciej tutaj. Proszę bardzo, bierzemy to, przechodzimy tutaj, wchodzimy w tą dziurę, bierzemy to, szybko, szybko, 50 sekund mamy, bardzo dobry czas. Okej, wchodzimy tutaj, wybuchamy to, przechodzimy tutaj. Pięknie, pięknie, po prostu jest pięknie. Mamy 40 sekund jeszcze. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Okej, 30 sekund. Lecimy samochodem. Proszę, proszę, 25 sekund, 25 sekund. Szybko tutaj, szybko tutaj. Nie! Czemu wybuchł samochód? Nie! Nie, ciężarówka, szybko. Ona jest, ona utknęła. Nie! 10 sekund. Szybko, szybko. Nawet jakbym nie zaczepił tej ciężarówki, to może bym... dotarł jakoś do tego głupiego... Cudownie. Cudownie, po prostu. Nie no, musiał wybuchnąć ten samochód po prostu. Po co ja dodawałem tego moda? Po co? Dobra, mam 14 strzałów z shotguna. Trzeba to dobrze wykorzystać. To jest tutaj. Musimy tutaj ładną dziurę zrobić jeszcze raz, oczywiście. A plan jest taki, ciężarówką po prostu wrócimy. Czemu super shotgun mi się odpalił? Ciężarówką wrócimy, bo ciężarówka jest w miarę szybka, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że tak będzie. A ja wcześniej ją odsunąłem, a tak to bym zdążył. Okej? Zaczynamy, zaczynamy, biegniemy szybko, szybko, szybko. Ja shotguna teraz mogę wykorzystać, bo mamy 3 naboje. To nie jest dużo, co prawda, ale mamy 3 naboje, zawsze coś. Jedziemy tutaj samochodem, okej. Okej, jest dobrze. Prawie, że jest dobrze. Tu wchodzimy, dobra, dobra. Dobra, 36 sekund. Pięknie, pięknie, dobra. Przechodzimy tutaj. Szybko, no głupie drzwi! Szybko, szybko, dobra, przechodzimy tu. Okej, ej, mamy 30 sekund jeszcze. Nie rozbijaj się! O nie! Szybko, bierz to! Dobra, łatwo. Wygraliśmy to.
Wygraliśmy to, ja już to wiem. Wygraliśmy to! Nieważne, co się teraz stanie, wygraliśmy to! Dziękuję, do widzenia. Proszę, nie wszystko? Jak to nie wszystko? Czego ja zapomniałem? Halo? No nie, no tak nie może być! Zapomniałem czegoś. Dostaliśmy nową rzecz. To ja sobie to później zrobię, bo wiem, czego zapomniałem. Zapomniałem z kontenera po prostu wziąć rzeczy. Dostaliśmy rangę geniusz. No, proszę bardzo. Gra odwzorowuje moją inteligencję. Wow, co to jest? Lecimy samolotem. Ale ładnie. Ale prześlicznie jest. Wow, zostań, zostań autobusie, zostań. Czy ja mogę go wywalić? O, nie mogę go wywalić. Mamy rzeczy z modów, także usunę wszystko z modów. Tylko banan został, poczekajcie. Nie mogę... Dobra, nie no, nie mogę mieć banana, no bez przesady. Dajcie mi miotłę, będę mieć miotłę po prostu, okej? Okay? Mamy miotłę, możemy ją wykorzystywać. Bierzemy bagaż, ale fajnie! Nie wiedziałem, że coś takiego będzie tutaj. W ogóle jak tutaj ładnie jest. Okej, okay, nawet muzyczka gra, możemy to odpakować. Cudowny bagaż, Screamy, nie no, prześwietny bagaż po prostu. Wyłącz tą muzykę, koniec zabawy. A bo to jest nowy komputer teraz, ale fajnie, mamy nowe miejsce pracy. Dobra, to odpalamy wszystkie mody. Czemu mam chować wszystkie mody, skoro tak naprawdę to jest mapa, którą mogę teraz w pełni wykorzystać. Co to jest w ogóle? To jest koniec mapy, to jest już fake, dosłownie fake drzewa. Ale fajna chillera, co to? Jeszcze tu jest taki banan, na którym się jeździ, ale super. Mamy łódź szybką. Ja zawsze na takim bananie serio lubiłem jeździć. Jakkolwiek to brzmi, ale słuchajcie, musi być kierowca lepszy, co nie? Czyli trzeba to zrobić w ten sposób! Co? Ej, banan został! Co jest? Ej, łódź przeżyła, nic jej nie stało praktycznie. Ej, serio, nic jej nie stało. Co jest? Banan po prostu się zerwał z tego. Ale dobrze, bo tu są ogólnie skarby pewnie jakieś. Co to jest? A, że plastik, no... Sprzątajcie po sobie, widzowie, bo ocean cierpi, banan też czasami. Ale z tego, co widzę, nagród tu jeszcze chyba nie ma. I w każdym razie dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Pa, pa. Ale to jest świetne.